Cześć ziomeczki, to ja Wojtek Pietraszczak, kanał rock.pl. Mówię teraz w imieniu gitarzysty Serpent Wings, Wojtka Pietraszczaka, czyli w swoim. Ten filmik jest na prośbę właśnie jednego z moich uczniów, Tomka z Anglii. Pozdrawiam Tomaszka, fajny gość, naprawdę przedzik. I właśnie tutaj odnośnie teraz stroju, jaki używamy w zespole Serpent Wings. Tak więc strój gitary, jaki używamy w Serpent Wings dla gitary sześciostrunowej, ja akurat gram na sześciostrunowej, to jest tak, no tutaj symbol tabulatury damy, o, żeby wszyscy widzieli, prawda? Najgrubsza struna jest tu, najcieńsza jest tu, jest to drop B, czyli generalnie tak, najgrubsza struna musi się nazywać B, później Fis, B, E, Gis, i cis. To jest strój drop B, czyli po prostu chodzi o to, że normalnie jakbyśmy mieli nastrojoną gitarę w stroju normalnym, ale do tych dźwięków, to tutaj byśmy mieli cis, czyli to samo co struna najcieńsza, prawda? Czyli tak jak mamy w standardowym stroju E, A, D, G, B, E, no to po prostu dwie najcieńsza i najgrubsza struna po prostu to jest ten sam dźwięk. Czyli generalnie byśmy mieli cis, fis, B, E, Gis, Cis, czy inaczej H też oczywiście się mówi, ale ja mówię B, czyli po prostu Cis, Fis, B, E, Gis, Cis. I to byłby strój po prostu Cis standard, więc generalnie to jest obniżony strój do od standardowego o kilka pół tonu, dokładnie o 4 pół tony, więc tak wygląda akurat strój w zespole Serpent Wings, tak więc jeśli ktoś jest oczywiście chętny do pogrania albo kawałków i tak dalej, to może sobie nastroić w ten sposób gitarę. Oczywiście tutaj muszę tylko zaznaczyć, że może to się wiązać z tym, że struny będą troszeczkę takie sflaczałe, jeśli obniżamy strój ze standardowego i to jeszcze na przykład jeśli używamy stroju na przykład strun 9,42, to mogą być dosyć sflaczałe przy tym, ale aczkolwiek da się grać, no, to jest kwestia tylko indywidualna i po prostu jak ktoś czuje, że są zbyt sflaczałe, to po prostu powinien zamienić na troszeczkę grubsze. Ja używam strun 10,52 do tego stroju, więc to też nie jest znowu strasznie gruby zestaw, a mi się na przykład bardzo dobrze na tym gra. Inni używają na przykład 12, używają 11, 13, niektórzy 13,56 na przykład używają do takiego stroju. Ale to oczywiście im grubszy zestaw strun, tym troszeczkę grubsze są struny, oczywiście, jak to sama nazwa wskazuje. A poza tym też troszeczkę są wtedy grubsze. No oczywiście przekładanie z powrotem do stroju standardowego E, jeśli założymy struny 13,56, to będzie mordęga, po prostu to struny będą bardzo twarde i chyba, że ktoś lubi oczywiście, będą bardzo twarde. Więc no nie wiem, według mnie 10,52 są ok, grałem też przy 10,46 na takim stroju, więc dało się grać i jest ok. Tak więc jeśli ktoś ma jeszcze jakieś pytania czy coś, to walcie śmiało. Tomaszku, pozdrawiam Cię, papatki. Hejka, sorry, że przeszkadzam. Jeśli uważasz, że lekcje, które robię na YouTubie są fajne, to może, że zechcesz zapisać się na lekcję gry przez Skype. Jeśli chcesz kupić książkę, którą napisałem o motywacji, gdzie mówię właśnie dużo rzeczy o motywacji, o tym jak pokonać lenistwo, jak przygotowywać się do ćwiczeń, jaki harmonogram ćwiczeń i tak dalej, to możesz zakupić tą książkę. No i jeszcze oczywiście, jeśli chcesz kupić sprzęt, a nie wiesz też czego chcesz tak naprawdę, co dokładnie, nie wiesz co wybrać, to też do mnie napisz. Jako że prowadzę sklep muzyczny, to po prostu chętnie doradzę i sprzedam fajny sprzęt, fajnie brzmiący. Zapraszam i sorry, wracaj z powrotem do oglądania. Papatki!